No i witam was w Lesie Podrząd, nagrywanym kolejnym odcinku. Dzisiaj samo Sister Location Breaker Room, ale to będzie przerypane. O mój Boże! O nie! O nie! Nie rób mi tak. Też bym się zesrał. Nie mam pojęcia, gdzie on jest. Tu jest. Tu. Te twoje oczka piękne. Przecież. Tu pisiu. O, on wygląda jak Pennywise. Aktualnie. Pieprzony Pennywise. Ha. Laścik? Tutaj słyszałem 100%. Ale gdzie jest, to nie mam pojęcia. Coś mnie przeczesało po włosach, albo teraz tam. Tu jest, już wie. O Boże, się zesrałem. Everything is okay. Tam. Tam. Everything is all. Nie ma tu nikogo. Słyszałem. Kto rzecz wróć na tą scenę? Jest, wrócił. Impro! Ja jeszcze muszę... Razem. Nie patrz. Tu nic nie ma, nie? W festiwalu to było łatwiejsze chyba. Nie, trudniejsze to było. O jajcia. Pięknie się strzeliłem, trafiłem. Okej. Okay. Esa, nie? Papa. Pa, Fredong. Zero coinów, nic. Absolutnie. No. Myślałem, że to nie koniec. Ej, ja jestem jakiś tęby. Czemu ja nigdzie nie umiem znaleźć coinów? No w sensie, no kaset nie ma w tej części. Tak mi się wydaje. A coinów nie umiem znaleźć. Ale najwyraźniej nie widziałem. Dobra, lećmy sobie go ochrzcić i zobaczyć.
Chodź tu. He he. Fun time, Freddy. Piękność. Musi zostać ochrzczona. Ty bonbon też. Dobra. Sister location. Office private room. Ja się zesram. Ja tego nigdy nie przeszedłem. Nawet w weselu normalnie nie dotrwałem tak daleko. Okej. Chyba wiem, o co chodzi. Tu nic nie walnę. Tu nic nie walnę. Tu walnę. Ale przycisk raczej zdążę sapnąć. Dobra. Ło. Enart. Kudga. Kudga. Nie wiem, co z nią zrobić. To jest security bridge. Ale piękny glitch. Lewa. No cóż, no nie mamy co tu robić. Za wiele atrakcji to tu nie ma. A, że pierwsza, okej. Fajny sygnalizator. Co to znaczy? O, ciekawe. Ty, to gdzie on jest? Tu. Dobra. Tu mamy processing bateryjny. No dobra, jest tam. I jest tu. On patrzy przez okno. Ale tu nie ma okien. Nie, to jest plakat. I tu są jakby drzwi, jakby do... Te? Ale to jest... Ja pieprzę. Druga. Otwórz to. No dobra. Piękny zawał. Sister location. Jaki piękny. Ale straszny w cholerę. Jak się zesrałem. Aż podskoczyłem. Ej, przecież go nie powinno tam być. Zapukał. Ej, to był najstraszniejszy chyba jumpscare we FNAF. Jaki przeżyłem. Into the Pit też mocno straszyło mnie, ale to był chyba ten taki, no... Mogę się cofnąć? Nie. Chyba jestem w lepszej sytuacji. Ale... No to było potężne. To trzeba przyznać, że dostałem mocny zawał. Oj. Misklik. To był potężny za... Coin! Tak! W końcu. Chodź tu. Ale się zesrałem. Ej, w sensie... Najbardziej mordującą... Najbardziej mordującymi postaciami w FNAF, uniwersum FNAF jest to chyba takie, które bym nie chciał spotkać w realu. Myślę, że to z pewnością jest Springtrap. Jest to również Enart. I chyba Nightmare Fredbear? Tak mi się wydaje. Reszta to taki luz, bym powiedział. No wiadomo, Springi to jest zawodowy... zawodowy morderca zamachowy. Jest? Gdzie on się podział tej? Mordo!
Ty no, rozpłynął się znowu. Jezus Chrystus. Boję się tego FNAF. Tej części. Jeśli to oglądasz, to napisz, jakie są twoje najstraszniejsze animatroniki, których byś nigdy nie chciał spotkać in real life. A, no jeszcze moim zdaniem animatroniki Twisted z książki Zwyrodniali. To już w ogóle te bestie, ja pierdzielę. A gdyby stworzyli trylogię książek Silver Eyes jako grę, tak jak Into the Pit, to naprawdę świetnie zobaczyć Twisted animatroniki. Woo! Zajebiście. Ale tworzą Fazbear Frights, więc... Ja pieprze, jakie to jest straszne, weź. Nie zapukał. Nie zapukał. Co to ma oznaczać? Co to ma znaczyć, jak nie zapukał? Stoi tam dalej? Nie. Jezus Chrystus. Trzecia 50%. Skąd ja wiedziałem, że to będzie już, mój drogi? Właśnie, napiszcie animatroniki wasze najstraszniejsze, jakich byście nigdy nie chcieli spotkać, i ich odmiany. No dla mnie, tak jak mówię, wszystko to, co wymienię, jest na top 1 na równi, czyli Enart. Coś stało? Moja dłoń! Halo? Jezus Chrystus, coś mi się z dłoniami zepsuło. No, więc na moim miejscu jest to Enart. Jest to... Jezus Chrystus. Enart. Springtrap. Nightmare Fredbear. I wszystkie Twisted animatroniki, czyli Wolf, Twisted Bonnie, Freddy, Chica, Foxy. Chociaż wiadomo, Chica była tak... Tako jako tako z tym wizerunkiem. O kuźwa, on tu będzie biegł. Ja pierdzielę. Dajesz. Teraz! Kom tu pan? Żartowałem! Klikałem. Klikałem. Dziam jest dużo szybszy. Okej, okay. Jest to zajebisty poziom, ale wciół straszny. To są moje spostrzeżenia. Dobra. Oj, gdzie jesteś? Spring Trapie. Are you watching? Co tam pisze? Okej. Okay. Jak tą kutkę otworzyć? Au. Głupi stolik. Nie, no nie jest głupi. Pamiątka po mojej prababci. Jedyna, którą posiadam. Osobiście. No, no lecisz, lecisz, dajesz mordo. Ostatnio myślałem, jak ja muszę być nudny, żeby ktoś mnie oglądał. W sensie, no to raczej sprawia, że nie jestem nudny, skoro ktoś mnie ogląda, ale... Nie wiem. Wydaje mi się, że jestem nudny. Boż, ja pieprzę, jaki on jest straszny. Weź, wydupiaj mi stąd do świata AR. I w ogóle. Ja pieprzę.
Chyba Enart mnie bardziej przeraża niż Springtrap, nie? Gdyby Springtrap tu szedł, to bym miał... O, chodź tu mój piękniusi. Ale Enart... To nie zapraszam, dziękuję, do widzenia, papa. No. Tak to wygląda. Dokładnie tak. Klikałem. Jezus. Już nie patrzę na niego, już zamykam te drzwi i mam wywalone. Coś się baguje. Aj. Dobra. Ty. Właśnie. Jestem głupi. Ja śledzę tę kamerę, jak mogę tylko te trzy patrzeć tak naprawdę. No dobra. Nie boję się ciebie. Ratowałem. Chyba się wycofał w takim razie, nie? Fajne jest to, że praktycznie prawy monitoring jest z prawej, lewy z lewej. Przecież jakby tu był, albo tu na środek, to by było zajebiście. Ale to do jednej kamery tego nie zrobili, nie? Bo to bez sens. Na luzie. Okej, biegnie z lewej. Czyli dopiero będzie. Jeszcze taki źdak. Henry! Widziałeś Aftona? No, on tak idzie tak... Henry! No, nie polecam. Typa. Ja achievementu za to nie ma. Oj. Jezus. Już ja mam to w dupie, nie otwieram już tak szybko. Nie chcę więcej poziomów z Enardem. Ja się go boję, on jest przerażający. Nie. Scott i FNAF nie. Ty, kupo, zardzewiała. Zaczyna mnie głowa boleć. To niedobrze, ale na tyle dobrze, że przeszliśmy dużo poziomów i skończyliśmy cały świat Virtual Experience, że AR. Ja pieprzę, pieprzony pająk. Nie otwieram tego, pieprzę. Równie dobrze mogę być tak, ale nie. Nie, bo... Nie. Nie, bo jest... Tam jest niebo, promi. Kuźwa mać. Moje serce mówi papa. Moje dłonie. Podnieś mi te dłonie. Dobra. Dawaj, szóstą. Dawaj mi tę szóstą. Pieprzony. Jest. Fajnie, że jest to na VR zrobione. Czy my będziemy w domu wpieprzać popcorn? Nie, szkoda. To nie jest the location. Enart! No, skąd ja wiedziałem? Dobra, zobaczymy tego. W sumie to już zobaczmy. Ale masz zeza.
jest już przerażający. This is the location. Świetnie, skończyliśmy cały świat AR. Tak jak sami widzicie, nie ma tu już nic, więc w kolejnych odcinkach expimy i prawdopodobnie niedługo kończymy grę. Nie. Więc tak. No. Maska Vani. Backstage. Salon Roxy i Arts and Crafts. Food Prep. Fazer Theater. Co? Ja chcę to zrobić, nie widziałem tego. Fizzy Fast Night 3. Endo Warehouse. I First Kids Cup Baby. Ja pieprzę. Fast Arcade, no to Bonka Bon, Bonus Round 2, DJ Music, Tem Pro, no i Fazbear Blast FNAF 1, what? Zajebiste to będzie. Ticket Booth, no to Karuzela, no i System Location Breaker Room Heart Rest, ja pieprzę. I mamy Office Puppet Master, Boże. Więc to tyle, dzięki za oglądanie, widzimy się, ała, w kolejnych odcinkach, do zobaczenia, pa, pa.